No tak wyszło akurat. Zagrałem w tym meczu, szczególnie bramkę. Jedną z dwóch. Wygraliśmy ten mecz, cieszę się z tego, co mi pozostało. No tak, bo to w sumie była bardzo dobra akcja przeprowadzona prawą stroną. Bardzo dobre dośrodkowanie Krzyśka Ostrowskiego i nie pozostało nic innego jak dołożyć głowę i strzelić bramkę. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Będę się starał grać jak najlepiej. Czas pokaże, czy uda mi się strzelić jakieś bramki. Z tego co wiem, Legia przegrała teraz mecz, czyli ma dwie porażki z rzędu i jest w dołku, nie? Także musimy pojechać tam i poprawić ich. Mecz jak mecz, można powiedzieć. Szedłem na boisko w drugiej połowie, w trudnej sytuacji dla zespołu. Przegrywaliśmy 2-0. No i starałem się, jakby wykorzystując swoje doświadczenie, ulegać presji tego wyniku. Udało się tam kilka akcji ciekawych, myślę, zagrać, ale strzeliśmy tylko jedną bramkę i Śląsk wygrał, bo strzelił jedną bramkę więcej. W poprzednim meczu gol Tomka Szewczuka bodajże dał zwycięstwo. To w drugiej lidze. Śląska, tak, na Druchem jeszcze, jak ja grałem ostatnio teraz już w Chorzowie, ale wcześniej tak. No myślę, że teraz obecne moje mecze przeciwko Śląskowi mojej byłej drużynie nie układają mi się, ale no nic, należy życzyć Śląskowi wszystkiego dobrego. No i masz tego? Tak, zawsze ten cykl meczowy najlepiej doprowadza zawodnika, myślę, przynajmniej w moim przypadku tak jest, do optymalnej formy. Ale myślę, że forma moja jest zadowalająca. Liczę, że zacznę grać od pierwszej minuty. Fizycznie wszystko jest w porządku. Czuję się dobrze, bo już nie ma śladu po urazie, że tak powiem. Życzę jak najlepiej Śląskowi. Grają fajnie w piłkę. Ciekawy, otwarty futbol. Skutecznie, co najważniejsze. I niech Śląsk wygra. To jest zawodowy futbol. Czasami nie wystarczy to, że się chce, aczkolwiek oczywiście sentyment do Śląska mam. Jestem, załóżmy, napływowym wrocławianinem. Tam się osiedlę pewnie po zakończeniu grania i kto wie. Ja myślę, że to trzeba upatrywać tej wygranej, dobrej organizacji naszej gry dzisiaj i w tym, że po prostu byliśmy dzisiaj sobą. Dobrze graliśmy i to był klucz do zwycięstwa. Tak naprawdę nigdy jeden zawodnik nie wygrywa meczu. Wszyscy pracują na to zwycięstwo jak tylko mogą. Wiadomo, że zawsze zespół pracuje dla dwóch, trzech zawodników, którzy się w tym zespole promują. Między innymi Jasiu Gonzarzyk ma teraz fantastyczny okres, czyli piękną bramkę. Myślę, że generalnie dwie bramki naprawdę się po fajnych akcjach składnych na dobrym europejskim poziomie. I tylko chyba gratulować wszystkim chłopakom walki, ambicji i tego, że są 3 punkty. Zawsze można gdybać i zawsze ten niedosyt po meczu może być, bo faktycznie i Sebastian Mila, i ja, i Jasiu Gonzarczyk mieli fantastyczne sytuacje do tego, żeby podwyższyć ten wynik. Byłby bardziej okazały i na pewno też to przyczyniłoby się do tego, że ta końcówka byłaby troszeczkę spokojniejsza. Być może ruch nie strzeliłby tej bramki, ale tak jak powiedziałem na początku, no to jest futbol, nie ma co gdybać. Jest 2-1 i trzeba się z tego 2-1 cieszyć. Myślę, że tak jak w każdym meczu, to znaczy będziemy skoncentrowani tylko i wyłącznie na sobie. Zawsze trener Tarasiewicz podkreśla, że nie możemy się dostosować do przeciwnika i nie możemy taktyki ustawiać pod przeciwnika. Gramy stałym systemem, mamy stałe założenia i w zasadzie kluczem do zwycięstwa będzie dobra organizacja gry i wypełnianie naszych zadań jak najlepiej. Jeżeli wszyscy będziemy skoncentrowani i myśleli tylko i wyłącznie o meczu, o tym, żeby rozegrać dobry mecz, to wtedy na pewno ten wynik może być pozytywny. W każdym meczu staramy się grać o 3 punkty i z takim też nastawieniem będziemy jechali na Łazienkowską. Myślę, że na pewno presja kibiców Legii będzie całkiem spora, ponieważ zespół przegrał 2 mecze z rzędu. Co prawda to były porażki na wyjazdach, teraz jest mecz u siebie, więc na pewno to może też działać na naszą korzyść. Ale myślę, że nie mamy co oglądać się na Legię, trzeba być skoncentrowany na sobie i spokojnie realizować zadania.
Nie, absolutnie, absolutnie nie. No, na pewno Legia lubi prowadzić grę, więc na pewno będzie to bardzo wymagający przeciwnik. Ale nie ma mowy o tym, żebyśmy stanęli 10 na swojej połowie i wybijali tylko piłki gdzieś po autach, a może coś się uda, bo to nie jest naszym nigdy celem i tak naprawdę staramy się to w każdym meczu udowadniać. Czasami wychodzi to lepiej, czasami gorzej, wiadomo, to jest piłka nożna. I tyle, no po prostu trzeba być, tylko i wyłącznie musimy myśleć o sobie, nie o Legii. Na pewno tak, bo wtedy jest więcej miejsca do gry w ofensywie. No, wiadomo, że właśnie chociażby taki Piast, który jest dobrze zorganizowaną drużyną w obronie, trudniej się gra przeciwko takiemu przeciwnikowi, który jest na swojej połowie, są blisko siebie, nie ma gdzie tej piłki zagrać. Legia będzie grała na pewno otwartą piłkę i to dobrze, na pewno i dla widowiska, i dla nas. Właśnie już przed chwilą ktoś zadał takie pytanie. Ja w ten sposób nie podchodzę do. Nie staram się nie podchodzić do żadnego meczu. Nie staram sobie nakładać jakiejś niepotrzebnej presji przed meczem. Bo to nie ma sensu. Wiadomo, jestem warszawiakiem. Z Legią wielokrotnie grałem w derby Warszawy. W tej chwili jestem zawodnikiem Śląska Wrocław i może chciałbym wygrać w Warszawie, ale nie będę na pewno koncentrował się tylko na tym, że muszę za wszelką cenę komuś coś udowodnić, że muszę wygrać. Będę skoncentrowany na sobie, na tym, żeby rozegrać kolejne dobre spotkanie i żeby oczywiście wynik też był jak najbardziej korzystny. No powiem szczerze, że w szatni było spokojnie w szerwie. No tutaj nie było, że tak powiem, nic się nie działo, nic się nam spod kontroli nie wymknęło, mimo tego, że od czasu do czasu ruch gdzieś tam stwarzał sytuację, najczęściej po długich zagraniach, gdzieś za plecy obrońców. Ale to no, tak naprawdę jakichś kombinacyjnych akcji nie robili, to były raczej proste środki w postaci właśnie zagrania długich piłek, więc w szatni nie było żadnej paniki, było 0-0, mecz był pod kontrolą. Myślę, że początek drugiej połowy bardzo dobry w naszym wykonaniu. Pierwsze 15 minut właśnie wtedy, kiedy padły bramki.